Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Witam Was tutaj, cześć, witam znowu. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Industries. No i też, co już mówić, Sunset Harbor tutaj też się pojawia w tejże serii. Od razu odliczamy do metra warszawskiego z dużym znakiem zapytania. Będę musiał do nich zadzwonić. Właściwie za chwilę może zadzwonię. Ale najpierw zajmijmy się naszym Industries. A propos, w ostatnim odcinku zajęliśmy się tą dzielnicą i, co dużo mówić, musimy się teraz zająć. Nie będziemy budować tutaj metra naziemnego, bo to robiliśmy już raz, tylko tego nie zapisywaliśmy. Dzisiaj się zajmę rozbudową tej dzielnicy. O nowe, ciekawe rzeczy, ale nie wiem, czy metro naziemne, podziemne, czy co właściwie. Dobra, najpierw postawmy budynki, które się pojawiły nowe w grze, a są ważne. I tu nie mówię o szpitalu tym nowym, który też jest dosyć ciekawy, a mówię o zakładzie opieki społecznej. Ale mi wyszło. Zakład opieki nad starszymi. I 2 CZD. Dobra. To może być tutaj na razie dobrym pomysłem. Natomiast w tychże rejonach sobie zrobimy inne budynki. I tak, z tego co kojarzę, tak, tutaj jedzie nasz tramwaj. Nasz tramwaj będzie mieć tutaj naprawdę dosyć dużą pętlę, spokojnie, o to się nie bójcie. Ja się tylko zastanawiam, czy tam jedzie jakikolwiek tramwaj jeszcze? Trolejbusy. Nie, trolejbusa my się dzisiaj nie zajmujemy. Nie, nic nie jedzie, no to można sobie zmienić na zwykłą tunel. Świetnie. A wręcz tutaj to będzie jeszcze inaczej to sformatowane. Ciach, 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 ciach. I stąd będzie podłączenie tutaj i tutaj. W ogóle niedługo na moim kanale, od razu mogę powiedzieć, pojawi się nowy odcinek z zupełnie czegoś nowej serii. Z moich sprzętów, którymi nagrywam. Pokażę Wam jeden z moich sprzętów, którymi nagrywam. I przy okazji może się zainteresujecie tym. No ma tutaj sam tramwaj. Co ja właśnie sobie kupiłem ostatnimi czasami i naprawdę powiem Wam, coś jeszcze nie miałem zbytnio okazji się tym pobawić, no bo muszę najpierw naładować, ale powiem Wam, że jak już na sam początek, to dało mi świetlaną przyszłość nowej rzeczy. Działa, nie wiem jeszcze w ilu procentach, ale jak zawsze z tego typu sprzętami mogę się niestety bardzo, bardzo i to niestety jeszcze raz bardzo zawieść. Ale zobaczymy jak to będziemy tutaj bardziej ciągnąć i dalej się będziemy tutaj rozwijać w tym mieście. Wy nie macie wody. Aha, no rzeczywiście nie macie wody. Dość dziwna sytuacja, żebyście wy nie mieli tutaj wody, ale dobra. Tak, tutaj nie wiem czy to było na odcinku, tu postawiłem stację pasażerską. Natomiast teraz jak sobie myślę, to my tutaj będziemy pewnie postawili niedługo coś innego. Bo ten pociąg to prawdopodobnie sobie tu wyjedzie na górę jeszcze. Zobaczmy jak tutaj stoimy z transportem poza naszymi bombajami. Krucho bym powiedział, krucho. Mamy tu co prawda metro, ale wszyscy wiemy teraz chyba, że aktualnie to będziemy zmieniać tutaj trochę właśnie tą sytuację. I chyba właśnie od tego bym nawet mógł zacząć. Czy tu jest pętla, z której nic nie korzysta kompletnie? Tak też myślałem. No ma. Zacznijmy od przebudowy tego węzła, ponieważ tutaj mamy po prostu takie zwykłe metro i pociąg. Chyba wszyscy wiemy, co my tutaj postawimy. Postawimy tutaj metro naziemne i pociąg naziemny. Pociąg podziemny, jakbym postawił, to naprawdę byłoby też ciekawa sytuacja. Ale tak, najpierw od tego sobie zaczniemy, ponieważ to mnie irytuje, więc dajcie mi chwilę na przebudowę. Dobra, może się zgodzę, że zawsze, kiedy cokolwiek powiem, nie no, to trzeba zmienić, to trochę idę za bardzo. No, zobaczcie, ale tutaj to pięknie wygląda teraz, to wpasowuje się metro. Zwłaszcza z tymi stacjami, z tego co widziałem, nawet tutaj byli ludzie czekając na nich. Tu jest idealnie ta stacja do przesiadki. Powiem Wam, że to jest prawie na środku właśnie tego przemysłu. Więc to powinno dobrze działać, bo jesteśmy na minusie. No, ale co prawda nasze pociągi będzie aktualnie nikt. Ale to spokojnie, to jest kwestia chwili. Natomiast, no zobaczcie jak to się idealnie wpasowuje tutaj, bo akurat ta pośrodku właśnie ta wolne miejsce. Gdybyśmy od początku trochę to lepiej rozdysponowali, to byłoby to jeszcze lepiej wyglądało. No, ale tak czy siak jest nieźle, bo nasze metro jedzie po prostu środkiem drogi. Górą, tak żeby było oczywiście bardziej widowiskowo, jedzie górą i idealnie właśnie tu, gdzie zawsze było miejsce, jedzie i dojeżdża. I tutaj na końcu są miejsca, gdzie oni mogą w teorii sobie siedzieć i noclegować, więc idealne miejsce właśnie do takiego metra, żeby tutaj się mogło zatrzymywać. I zobaczmy tylko jak wykręci.
i proszę bardzo, pojechało. No ma, zobaczymy, będziemy sprawdzać, jak to ludzie później z tego niego korzystają i prawdopodobnie znamy tutaj dojazd temu metru właśnie do tejże dzielnicy, bo tutaj, jak możecie się domyślać, bądź nie, puścimy sobie pierwszą linię naszą trolejbusową, bo helikoptery, co prawda, też będę chciał zrobić w jakimś mieście. Chyba, że wiecie co? Helikoptery byłyby dosyć ciekawe, pomijając to, że trzeba postawić nowy węzeł właśnie dla naszych autobusów dalekobieżnych. Powiedzieć to najpierw postawmy, żeby nasze autobusy dalekobieżne mogły podjeżdżać do naszego głównego miejsca, czyli tu. Tutaj jest nasza ta pętla, ale autobusy dalekobieżne muszą mieć specjalny to. To jest autokary międzymiastowy, a tu jest jaki? Międzymiastowy terminal. To tak, terminal jest ogromny, więc jego tutaj nie będziemy wrzucać, ale to jest już mniejszych i zacniejszych rozmiarów, więc to sobie mogę spokojnie tutaj wrzucić. O, dokładnie. I nawet nasze autobusy tutaj w przyszłości będą mogły podjeżdżać, wiecie co? Nawet je tutaj bym powrzucał. Niech tutaj przynajmniej ten na przykład na pewno bym wrzucił, bo on tutaj jakiś... A, on tutaj... zewnętrzne autokary, autobusy dalekobieżne przywożą do miasta turystów. Mniejszy, że autokary kursujące między miastami mogą dotrzeć do autostrad połączeń zewnętrznych. Mogą, spokojnie, o to bym się nie bał. Dobra, to możemy wywalić, bo tutaj właściwie to było trochę rzeczywiście zbędne. A nasze autobusy... możemy wyrzucić jakieś tutaj pojedyncze sztuki. Te najbardziej użyteczne. No, na razie jakby coś, proszę bardzo. Mamy taki mały terminal, nasze autobusy mogą tutaj się zatrzymywać. Chociaż ja bym je faktycznie przesunął do tego miejsca na maksa, bo tutaj jest strona zbocze trochę i to trochę kiepsko wyglądało. Ale dobra, jak tutaj się zabudują, to będzie dobrze. To jest zrobione. Natomiast helikoptery, faktycznie jakbyśmy ich tutaj przewozili do tegoże miejsca, tylko tak, lądowisko dla helikopterów wtedy nie jest duże, ale w praktyce... bywały mniejsze budynki, tak powiem. O, właśnie, lądowisko helikopterów. Tak, to tak, jeżeli byśmy chcieli to postawić, to jest przystanek helikopterowy. No właśnie, i teraz by się przydało gdzieś go tu wcisnąć. Tutaj się zmieści, ale byłoby dobrze też gdzieś obok tej naszej linii komunikacyjnej. Mamy też tutaj tramwaj. A najlepiej to byłoby wiadomo gdzie, w centrum. Albo tu byśmy go postawili. No tutaj na pewno będzie w centrum, ale chyba zbyt w centralnej części, bo tutaj to już nawet bym powiedział, że większość to nawet nie będzie kursować w tymże miejscu. No a wiecie co, jakbyśmy postawili to gdzieś tu. Tutaj jest to nisko, co prawda, no właśnie. Zbyt stałe zbocze. To nie, tutaj tego bym nie wrzucił, ale gdzieś w tych rejonach i chyba właśnie pozostaniemy przy tej opcji, tej tutaj. I to nawet nie będzie taki zywołęc. Tu sobie damy dojście do przystanku tego tramwajowego, więc jakby tutaj będą mogli się od razu przesiąść. I nasze startowanie, lądowisko, lotnisko helikopterowe, widzę, że będą miały problem z jego postawieniem, bo jest to trochę większy ośrodek. A tutaj będzie za mało miejsca, no dobra. Gdzie byśmy postawili lotnisko helikopterów? Chyba tu będzie dobre miejsce, bo tutaj i tak na razie chwilowo nic nie ma zbytnio. A taki budynek nawet by tutaj ładnie wyglądał w krajobrazie. No i kolejny przystanek, wiadomo, to jest w ogóle głośny budynek, tak pomijawszy. Więc nie będę też chciał go gdzieś bardzo w centrum wstawiać. No ale wiecie co. No ale trzeba będzie gdzieś go też na pewno postawić. No, tutaj jest chyba dobra miejscówka pierwsza. Rybołówstwo. Rybołówstwo, nie będziemy wchodzić w tym mieście, bo tutaj faktycznie to jest industries, tak? Rybołówstwo i te sprawy, ale... to by się wiążało z dużymi zmianami w tym mieście i chyba właśnie podziękuję aż tak dużym zmianom. Dobra, kolejne lądowisko byśmy sobie postawili. Tak, tutaj, bo tutaj jest dobra miejscówka i wyciszymy to dookoła biurami, więc tutaj niestety parę naszych budynków będzie musiało się wynieść. A ja jeszcze więcej tutaj wam nie pokazałem, co nowego tutaj się wybudowało pomiędzy odcinkami. No tak, najpierw damy sobie tutaj tę drogę. A dalej chce się budować. To dobrze. Ale na razie jeszcze nie. Zresztą my i tak głównie jesteśmy po to, żeby dzisiaj wydobyć tamten surowiec. Wiecie zresztą, który.
I nasz tramwaj byśmy sobie puścili teraz od razu dalej. Cyk, 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 cyk. Dobra. I nasz tramwaj, cyk, cyk, cyk. Czy przystanek się przeniósł? Chyba nie. Trolejbusy teraz tutaj spróbujemy też gdzieś wrzucić. Tak, tak pomijawszy to, tak jak powiedziałem przed chwilą, to trolejbusy, które właśnie będę chciał w tym mieście, żeby były. Dobra. To to mamy. Dajmy sobie tutaj jeszcze właśnie miejsce do biur, do budowania. O, dobra. Żeby to wyciszyć, tak? Natomiast tutaj, w tymże miejscu, o tutaj, wybudowałem taki piękny park obok tramwajów. Sądzę, że to dosyć ciekawie wygląda, ładnie. Tutaj nasze tramwaje tutaj też jeżdżą swoich tam drogami. I tutaj pociągi mają przejazd kolejowy teraz. Natomiast jeżeli sobie zetykniemy na to, to wygląda po prostu ładnie, pięknie. Ludzi mało, ale ładnie, pięknie i miejmy nadzieję, że będzie ich tutaj coraz więcej z tego parku korzystało. Zobaczymy zresztą, jak to będzie czas szedł dalej. Tutaj dajmy sobie, żeby to się budowało, albo wiecie co, dajmy im tutaj te sklepy, które chcą się budować, a ja nie chcę im dać miejsca. Macie, wybudujcie się tutaj sklepiki, to może być nawet dobry pomysł obok właśnie tego lądowiska. No i dajmy sobie linię, żeby nasze helikoptery mogły stąd latać, tylko to musi być to, dobra. I powiedzmy sobie, że tak, będziesz tu podlatywać, a stąd prosta linia lecąca prosto do naszego tutaj przemysłu. Tak, żebyście nie musieli zastanawiać się, gdzie chcecie lecieć, gdzie będziecie pracować, to awizjonerz wam to podpowie. Proszę bardzo, ludzie się cieszą, ludzie się cieszą. Dobrze. I tutaj do przemysłu. To jest chyba najlepszy sposób. W sensie sterowce więcej ludzi zabierają, ale sterowce mają większe miejscówki. I powinniśmy zacząć widzieć... A, ale nie podłączyliśmy jeszcze naszej linii do wylatywania. To sobie podłączmy. I jesteś już podłączony. Proszę bardzo. Jest nasz pierwszy helikopter, tylko teraz weź go złap. Jest, dobra. 20 osób, linia helikopterowa pierwsza. Proszę bardzo, leci. Leci nasz helikopter już do boju. Zobaczmy, czy ktokolwiek już jest na linii i czeka. Jest jedna osoba, ale nie wiem, czy na tym, czy nie na tym. Zaraz zobaczymy. Chyba nie na tym przystanku, wydaje mi się. Tak, to nie jest ten przystanek. To jest przystanek. Na tym przystanku już jest jedna osoba. No to wydaje mi się, że to będzie, jeżeli już jest tutaj jedna osoba, to chyba będzie całkiem nieźle to użytkowane. Tutaj, o tu idzie ile ludzi. Wow, wow. Spokojnie, spokojnie, dla wszystkich wystarczy miejsca. Nie bójcie się o to. Dobra, no to jest dobra nowina, jeżeli to tak pięknie działa. I tutaj będzie nasz pociąg od drugiej strony jechać i może gdzieś też metro będzie jeździć. Ale pod ziemią, bo tutaj jest takie bardziej zabudowana ta część miasta, więc tu będzie pod ziemią. Natomiast jeżeli pójdziemy o krok dalej, to nie wiem, czy kojarzycie. O, to tutaj jest właśnie to, co dojeżdża to tutaj do naszego przemysłu. Teraz jak sobie zastanawiam, tak, tu w przyszłości znikną te wszystkie platformy wiertnicze, bo one już powoli nie działają. Nawet bym powiedział, że nie tak bardzo nie powoli, ale no cóż. Tutaj jest dobrze. Tak, wy tu na razie całkiem nieźle jeszcze wydobywacie. Wy macie problem tylko, bo do was muszą dojeżdżać to wszystko. A wy to nie wiem czemu mi to chcecie importować głównie. No ale no, dobra, już wam niech będzie. A, bo ten jest na pusty. Dobra, tak, dajmy sobie nas zrównoważony, to wtedy będzie dobrze. I dzięki temu nie będziecie musieli tego importować, bo to jest akurat głupie, żebyście to importowali. A, i teraz tutaj zauważyłem, że faktycznie wy tu musicie mieć dwa pasy wjazdowe. Bo inaczej, to wy będziecie tutaj robić głupie rzeczy. Dobra. I sobie to wyciszmy. Tak, tutaj nam ludzie marudzą, że tutaj jest hałas i w ogóle, ale spokojnie, to jest tylko chwila. Chwilowy problem. Zobaczmy sobie, jak jest tam nasze wydobycie na mapie tutaj, proszę bardzo, takiej. Okej, całkiem bym powiedział, że naprawdę skutecznie te nasze statki to wyciągają. Wręcz bym powiedział, że niech tutaj będziemy mogli już przesunąć i na przykład ten bym przesunął. Jak się przesuwa... Ojojoj. No to tak szybko przesunąłem, że nawet nie zauważyłem. A, na razie jeszcze tam coś... Dopóki nie pokazują się te ikonki, że już jest brak, to najwyraźniej jeszcze się statki nie będą przepływać. A tak, to póki co może być właściwie chyba tak, jak jest. Dobra. Tutaj wjazd jest płatny, jedna osoba tygodniowo. No tak, bo tutaj jedynek właściwie się zamknął całkowicie w tym obrębie, bo są pociągi. Więcej wyjeżdża pewnie. To już jest największa opłata, jaka może być chyba, tak? Co?
Dobra, to sobie zjedźmy z tą opłatą. Znaczy dobrze, że faktycznie wybierają transport nasz pociągowy. To jest akurat bardzo dobra nowina. Ale faktycznie trzeba będzie trochę to może w przyszłości zmienić, żebyśmy więcej... Żeby też było jakieś poruszanie się samochodowe. Ale dobrze, to dobrze może być aktualnie. Nie przeszkadza mi to. I trolejbusy. Tak, w naszym mieście, a właściwie w tejże dzielnicy sobie wciśniemy pierwszą linię trolejbusową. Bo jak widzicie, tu jedzie tramwaj, tą ulicę trochę przeciągniemy dalej prawdopodobnie. No. Stacja metra, tak, stacja metra, to my zaraz będziemy ciągnąć. Natomiast tutaj jest pierwsze miejsce, gdzie teraz będziemy się tym zajmować. Czyli jak stąd wyjeżdża nasze metro, tak. W teorii to powinno być metro, bo w końcu wyjeżdża z podziemi, ale niestety to nie to samo. To tutaj, bo czekaj, bo tutaj nie mamy linii metra, prawda? Nie, nie mamy. Prawdopodobnie puścimy tutaj jedną taką linię, zobaczymy jak będzie użyteczny trolejbus. Bo chyba w teorii nie ma tutaj nawet sensu wciągać już tego, jeszcze tego. Więc no, tutaj są zwykłe pociągi, to nie muszę się zastanawiać, jakie tutaj stawiamy stacje. Więc coś takiego powinno być dobre. Teraz tylko trzeba tutaj dosunąć to postawić tą drogę. Dobra. Powinno to być dobre. Okej. Okej, dobrze, podoba mi się to, że to jest dobrze. Węzeł autokar metro. Na razie poczekamy na pierwszy autokar jakikolwiek. Właściwie nawet w tej dzielnicy moglibyśmy w niego zainwestować. Tylko czekaj, widzę tutaj to jest... Przesuńmy sobie trochę to dalej. Bo nie musi być aż w takim miejscu. I węzeł autokar metro... nie, a po prostu autokarowy. Tutaj postawimy i właściwie... Gdzie my byśmy to postawili? Bo musi być to dobrze skomunikowane, więc przy wylocie. I przy jakimś dobrym węźle by się przydało. No ma, za chwilę o tym pomyślimy. Bo my dzisiaj sunset robimy, dlatego że po prostu i tak czekamy, aż nasz Industries tam i tak zasięgnie tego swojego. A przemysł ten leśny, który jest dokończony, to ja prawdopodobnie go dokończę samemu kiedyś. Bo tam jest dużo do dociągania, ale to już są detale właściwie. No ma. Tu jest nasza linia, proszę bardzo, i są przystanki. Wy się tu cieszycie, chociaż nie macie do tego dostępu. Dobra. Natomiast tak, tutaj jest ten nasz wjazd autostradowy. Bardzo wymyślny zresztą. I my go sobie tutaj zostawimy, jak on tutaj cały czas jest, tylko go trochę przebudujemy. A mianowicie, dajcie mi chwilę. No i lecimy dalej tutaj, żeby wciągnąć jakoś te autokary. Teraz się zastanawiam, że z ręka w sumie wstrzymałem, więc nawet nie wiem ile czasu upłynęło i na jakim czasie jesteśmy w sumie. Temat trudno. Tak, tutaj nasze trolejbusy będą zjeżdżać. Właściwie może byśmy to zrobili trochę. Bo tutaj myślałem, żebym sobie podłączył to spokojnie, ale to będzie to problematyczne. Byłoby to chyba prościej zrobić dokładnie coś takiego. Żeby nasze trolejbusy tutaj zawróciły sobie. Teraz się zastanowiłem, poczekajcie. Bo trolejbusy mają jedną główną wadę. A mianowicie mają strasznie mało dróg. Możliwy. A tutaj nawet tego nie podłączę, bo to jest zbyt blisko tego, no właśnie. Więc tak, czekaj. Chyba coś takiego byłoby realne, co nie? Tak, i trolejbusy dzięki temu by mogły tutaj w teorii wymanewrować i zawrócić. Dalej, ta droga prawdopodobnie będzie cała właśnie w trolejbusach. Ze zjazdem mi tutaj. Tak, taki tutaj sobie zrobiliśmy te węzły. Tutaj trochę światło nam się niestety porobiło, ale mniejsza z tym. Bo tą drogę w teorii moglibyśmy po prostu zwęzić. O, co nie? No bo tutaj jest tylko po to, żeby do naszego tutaj wielkiego węzła nie było zbyt dużych korków. Dalej tutaj na pewno będzie większa droga. Właściwie coś takiego bym nawet wcisnął. Wparowałbym tutaj. Teraz tak. Nasze trolejbusy chyba tak tutaj pozostaną na takim właśnie specjalnym, osobnym, wydzielonym pasie. Je przyciągniemy powiedzmy, że gdzieś dotąd i tutaj się wzbiją w powietrze i odjadą handal. Mniej więcej. A tak na serio, to sobie zróbmy to dojazd gdzieś dotąd i tutaj podłączenie chciałbym. Chciałbym. No, zróbmy sobie słupek, jak będzie słupek, to już będzie połowa zebrana. Raz, dwa, trzy.
Okej, widziałem. Nie okłamiesz mnie. Zawsze bardzo. Dobra, no i tu wywalamy światła, i tutaj też. Dobra, no to chyba w teorii tutaj już jest całkiem nieźle. Chociaż gdybyśmy... Nie, tutaj, bo tutaj jest blisko, są te skrzyżowania faktycznie. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie jakichś dużych problemów z tym. Co na tutaj jest... Tak, tu zrobiliśmy takie podłączenie tramwajowe. Teraz dopiero ogarnąłem, że tutaj jest jeszcze podłączenie tram plus. Tego jeszcze nie wymyślili, więc tram plus tutaj będzie jeździć i to będzie jeździć dookoła tego. Do tego i zanim się zaczniecie zastanawiać, czemu to jedzie w tym kierunku, to będzie postawione od tego kierunku. I w teorii wszystko powinno już zacząć działać. I tak, tramwaj, który jedzie tutaj, a dokładnie ten, niemu tutaj dorzucimy faktycznie przystanki i on tutaj też będzie wjeżdżać i mieć tutaj specjalną swoją trasę. Dzięki czemu będzie tutaj tego więcej kursowało, to jest po pierwsze, a po drugie będzie to dobrze skomunikowane w tym rejonie. To nie powinno być złe. One powinny być trochę od siebie dalej, ale dobra, na razie niech tak będzie. To jest ta jedna linia, która jedzie w tą stronę i tu jest ta druga linia, która będzie jechać w przeciwnym kierunku, czyli tu przystanek, wow, tutaj z tyłu przystanek, tu w teorii byłby przystanek, no i tutaj na pewno też by się przydał. Dobra, jest trochę to porozkładane, jest trochę tego tutaj dużo właściwie w teorii. Helikoptery tutaj latają, właściwie powinny latać. I zróbmy sobie od razu najpierw teraz tutaj, zanim zapomnę, bo to może być w kategoriach zapomnij, a wizjonosz nie zapomni, a wizjonosz. Raz, dwa, trzy. Tu będzie właśnie przejście dla pierwszych na drugą stronę z naszych trolejbusów, bo one będą miały tutaj właśnie problemy, jeżeli chodzi o te przejścia. I dalej tutaj sobie zrobimy jeszcze jedno przejście i będzie tutaj raz, dwa, trzy w dół. A to jak tutaj jest jedno i tu jest drugie, to właściwie możemy zrobić, żeby one... O! Były trochę wydłużone wręcz. No i to nie powinno być jakieś też bardzo problematyczne. No ma, wygląda to co najmniej spektakularnie. To jest moja ocena. To jest moja ocena za wygląd. Natomiast jeżeli sobie zejdziemy tutaj, to tu będzie kolejne zejście za... też w kategorii spektakularne. No tutaj niestety nie zrobimy się na przejście, bo to jest to wykonalne. Chociaż czekaj. W teorii może przesunąć cały ten blok. I czy coś tutaj jedzie? Nie, tutaj na razie jeszcze nie mamy żadnych specyfideł. Jesteśmy trochę na minusie, ale na razie nad tym nie będziemy głównie myśleć. No ale tak jak mówiłem, trolejbusy czekamy. I w teorii gdybyśmy teraz to wszystko poprzestawiali, to byśmy uzyskali niesamowite przejście stąd. I tu byłoby raz, dwa. No, to chyba nawet byłoby dosyć ciekawsze, bym powiedział. Dobra, to mamy tutaj tak, tutaj będzie nasze zejście. No powiedzmy, że też takie w miarę właśnie długie. Okej. Okay. Tutaj się trochę zastanawiam nad tym, ale dobra. Tutaj sobie też zróbmy zejście, proszę bardzo. Albo wiesz co, tutaj, tu może niekoniecznie w tą stronę, abyśmy sobie zrobili to gdzieś odtąd. O, dobra. Stąd byśmy sobie zrobili tak samo zejście w to samo miejsce, żeby tutaj to ładnie wyglądało, się wyrównało i tutaj będzie jakaś na pewno droga iść jeszcze dołem, żeby tutaj właśnie to skomunikować, to co nie jest skomunikowane. Czyli, bo tak, bo tutaj będą te same dzielnice dalej się rozciągać, tylko no od nowa właściwie będzie ich system budowania. No bo tutaj to jest... No właśnie. I tak, tutaj mamy też bardzo ładna czwórka. I ty byś sobie tutaj doszedł. Tak, tu będzie skrzyżowanie pod tym. Teraz dzięki czemu od razu widzicie, że cały ruch właśnie komunikacyjny został przeniesiony, że będzie tutaj w innym miejscu zupełnie. Miejmy nadzieję, że to im pomoże tutaj. I że będą z tego korzystać tak, jakbym chciał, żeby z tego korzystali. To też jest ważny plus. A nie plus nawet. Dobra, no i tutaj... Tak, bo tu się zastanawiam, czy tu właśnie zrobić jakieś takie przejście jeszcze ciekawe. Gdybyśmy tą drogę specyficznie wykręcili do tego zejścia, to możemy to tak zrobić. Czyli raz, dwa, trzy. Zejście byłoby na zasadzie, nie. Że tutaj byłaby gdzieś droga. Tak, żeby jak najbardziej wykorzystać przestrzeń. Zobaczymy, czy się uda teraz to zrobić. Wyłączmy to.
I teraz powinno to spokojnie wejść. Okej, okay, dobra. Teraz przestrzeń będzie wykorzystana w 100%. Teraz tak, tu wszędzie się buduje handel. To chyba było oczywiste. No bo to jest ściśle handlowe miejsce. Tu już widziałem, że nawet się rozpoczęli budować. I tutaj jeszcze od tyłu też. Natomiast w tych rejonach to będą już mieszkańcy wykorzystywać w 100% ile mogą, tyle biorą miejsca. I teraz tak, tutaj mi się wydaje, że nie wiem, czy są wszędzie przystanki tramwajowe, ale są. Dobra, i teraz tak. To dalej buses potrzebują zajezdni, którą trzeba postawić przy odpowiedniej drodze oczywiście, tak dla odmiany. I tu sądzę, że to będzie odpowiednie miejsce na taką właśnie pętlę dla trolejbusów. Tak jak możecie się domyślić, trolejbusy nie będą zbytnio, nie będzie ich zbytnio dużo w tej dzielnicy, bo tutaj jest to zdominowane przez tramwaje. I tramwaje będą tutaj zestawione na takim właśnie środku tej preferowanej, że są najważniejsze w tejże dzielnicy. To tak może być. Tak jak mówiłem, trolejbusy, jak dla mnie, jeszcze nie są dopracowane. Powinny jeszcze chwilę poczekać, bo trochę to dziwnie działało tam z nimi sami. Zresztą jak sami widzieliście na live, jeżeli byliście, no to mogliście zauważyć, że trolejbusy nie działają tak, jak powinny działać. Nie ma, dalej. Tu będą przystanki. Cyk, cyk. Tramwaje się złożyły, coś się zepsuły. Cyk, cyk. I tutaj będzie cyk, cyk. Dalej, ten przystanek sobie przesuniemy, tak jak powinien być tutaj. I światło wywaliliśmy. Dobra. I tak, ty potrzebujesz prądu. Prąd dostaniesz, kiedy się tutaj handel wybuduje. I dookoła ciebie właśnie będzie też przy okazji handel, żeby ciebie trochę odciszyć. Tak, ja nie wiem od kiedy mówię, ale faktycznie od jakiegoś momentu handel wycisza budynki dookoła. Jest to co najmniej dziwne, ale prawdziwe, co najdziwniejsze. Handel wycisza. No ma, ty tam czekaj spokojnie sobie. I tak, ty potrzebujesz tutaj teraz podłączenia dla naszych trolejbusów, aby one mogły tutaj spokojnie to zasilać miasto. No i tak, tutaj taki dziwny właśnie węzeł nam dzięki temu powstanie. No sądzę, że nie powinno być aż tak źle. Teraz się zastanawiam, dokąd kręci się nasza dzielnica. No właśnie tak jak myślałem. Do pewnego momentu, a potem i nic nie ma. No ma, to tutaj sobie damy, żeby to była nasza dalej dzielnica. Natomiast tutaj za tym damy sobie naszą Modern Japan. Nie, znaczy tam nie jest Modern, tylko Old Japan chyba to się nazywa. Zaraz zobaczymy. Żeby tutaj była specjalna po prostu osobna część. Te pociągi tutaj, które tak jeżdżą, to oddzielają prawdopodobnie kiedyś może, jak będzie mi się chciało, to jeszcze je przesunę, bo one trochę zbyt bardzo tutaj wchodzą. Ale na dobra. Na razie może być tak, jak jest. Okej, okay, to możemy sobie zmienić. No i sobie zmieńmy tutaj na Modern City Center północnoamerykański. To jest chyba to. Północnoamerykański. Trochę dziwna nazwa, to powinna być... No nie wiem. Ale na pewno mam pobrany, bo jest, ale nazwa jest kompletnie trochę taka... Nie z tego bym powiedział miejsca. Na mnie tutaj nawet nacisnę edukację. A co, niech się uczą. Zwiększ moda, modę na trochę... Nie, czekaj, wiesz co, to możemy wywalić, bo w tym mieście jest industrii głównie. To by się nie sprawdziło. Utrzymanie, targi możemy dorzucić, licencja łowiecka, karta podróżnika i tak. Zetrań, wycieczki lotnicze, czekaj, karta podróżnika, to co to było? Do tego nie kojarzę. Karta turystyczna, do miasta przybędzie 8% turystów, koszt autokary. Miasto oferuje mieszkańcom okolicznych miast niedrogie bilety autokarowe, aby pobudzić ruch turystyczny. Okej, okay, ale na razie mnie to nie interesuje. I zaawansowane budownictwo mieszkaniowe, zakaz ruchu samochodowego, zachęta dla rowerzystów. Może dla rowerzystów nie. Cicha, szybka odbudowa, nie. Samochody elektryczne, tak, jestem bogaty. Filtracja odpadów, nacisnę połączenia. Rybołówstwo. I tutaj, proszę bardzo, damy wam to, ponieważ Areo Club będzie do postawienia w najbliższych dniach tutaj gdzieś. A nawet bym powiedział, że może nawet nie aż tak w najbliższych dniach, a nawet bliżej, może nawet dzisiaj. No ma. To tak, to powinno być teraz dobrze już tutaj działać. Tutaj jest duży ruch, chyba.
się zastanawiam. Tu by się najchętniej zrobił tunel. Świetnie. Akurat tego to na pewno tutaj nie zrobię. Co się w tunelu. No a tak możemy to zrobić. Ale widzę, że i tak jest. To tutaj jak już to tak szło sobie do góry, to możemy sobie to zrobić. Dalej tutaj by sobie to wypoziomowało. Tu byśmy zrobili podłączenie. A stąd tutaj. Nie, czekaj, tutaj trzeba zrobić to daj prosto dotąd. I tutaj podłączenie. Ok. Dostałem trofeum. Ciekawe za co. Bo bynajmniej za trolejbusy. Może za metro pewnie. Pewnie tak, coś za metro. Później sprawdzę, co dostałem. A czekajcie, w sumie. Mogę zerknąć tutaj. Trofea. I sprawdźmy. Pionier. Nie, to pewnie będzie ostatni, który zdobyłem. Czyli na samym końcu. Tak widuje świat. Przewieźć 15 tysięcy pasażerów helikopterami? Co? Jak oni... Czy tutaj są tłumy czekających ludzi na helikoptery? Jak już mogłem przewieźć 15 tysięcy, jak ja chwilę gram? I ta linia nie jest co najmniej... No dobra, może być. Ja tam nie ma rodzin. Wam co się nie podoba tutaj? Tam powinien być przecież, no właśnie. Co wam się tutaj nie podoba? Brak wystarczającej liczby klientów. To postawmy tutaj jakiś jeden z tych takich małych parków. On powinien ich od razu pobudzić do działania. Nie, większych ja tutaj... O, ten. Czekaj, ten już nie zmieści się i ten też tu już się nie zmieści. To jeszcze jeden możemy tutaj z tych małych wrzucić. To będą się dlatego bardziej już cieszyć. No trochę turyści się pojawią. Kto wie, kto wie. No ma, tutaj widzę, że jest całkiem niezły ruch. Więc tutaj sobie to dorzucimy tutaj drogę. Dalej daj tu byłoby dobrze. Na matce zróbmy odtąd. No i tutaj właśnie też. Chociaż jakbyśmy tutaj zrobili sobie tam naszą chaotyczną dzielnicę, by nie było to takie złe. Bo tutaj to będzie taki chaos trochę. I teraz tak, zanim zacznę to budować, to po pierwsze sobie postawimy tutaj gdzieś właśnie w tym rejonie Centrum Zdrowia Dziecka. Tak, żeby to było w dobrej lokalizacji. Dalej przy handlu może i nie, ale gdzieś tutaj trzeba postawić ten... Tutaj moje też można w sumie postawić. Natomiast trzeba postawić właśnie nasze krematorium gdzieś niedaleko. Na pewno nie przy Centrum Zdrowia Dziecka. Tu może być dobre miejsce. I edukację. To chciałem najbardziej zmienić. Czyli biblioteka. Bo tu widzę, że jest kiepsko. Tak, to jest naprawdę kiepsko, jeżeli chodzi o bibliotekę. To sobie tu postawimy bibliotekę, proszę bardzo, jeden. Tu będzie biblioteka 2. Szkoły podstawowe, no to tak, tu będzie jedna podstawówka. I tutaj będzie też druga podstawówka. I szkoła średnia, jak możecie domyślać, tu będzie jedna. No i tutaj też sobie postawimy jedną. Bo oni muszą być mimo wszystko wyedukowani. No i tak, zobaczmy, czy ktokolwiek korzysta z tego. Idą ludzie na piechotę nawet. Dobrze, może być. Może być. Ja oczywiście nie mówię, że nie wolno na piechotę iść, a wręcz zachęcam. No ma, dalej tutaj zapisywanie gry. Tu będą jeździć trolejbusy, tak jak już możecie się domyślać. Natomiast tak. Trolejbuses will go down here. Proszę bardzo. I tutaj sobie to pozmieniajmy, aby tutaj to mogło jeździć. Czyli tak tu. I tu mamy tramwaj, więc tutaj nie możesz dojechać. A ty musisz jeździć w kółku, więc proszę bardzo. Coś takiego ci tu możemy zafundować. Dalej tutaj, tędy chyba nie przejdzie tu dołem, natomiast w tymże rejonie powinno to pójść. No i co tu dużo mówić, puściliśmy tutaj nasze trolejbusy sobie dalej. Ja mówię oczywiście już z nagrania później, no bo ten odcinek w ogóle jest strasznie długi, więc musiałem go już przyspieszyć, trochę skrócić, bo to wychodziło już trochę przydługie. Zrobiliśmy sobie tutaj miejsca mieszkaniowe i trochę handlu, tutaj się też pozmieniało później po odcinku, bo dokręcimy tutaj trochę linii meta, nowe linie meta dojeżdżały tutaj, ale to zobaczycie dopiero w kolejnym odcinku, który się pojawi, nie wiem jeszcze kiedy. Prawdopodobnie koło tygodnia, bo co tydzień się mniej więcej te serie pojawiają. A ja się staram też nimi przy nich kręcić, też w miarę możliwości pomiędzy odcinkami po to, żeby to po prostu się dalej działo i żebyśmy w miarę niedługo mogli rozpocząć tą nową serię, bo dzięki temu będę mieć już trochę lepiej wszystko zrobione na tym całym kanale. No i tutaj będą nasze jeździć pierwsza linia tutaj busowa.
Ludzie zbytnio się nie podwali do nich od razu, ale spokojnie, to kwestia chwili i od razu oni zaczną już być zachwyceni tym. Tutaj ciekawy komunikat z gry, co do naszych niedziel niehandlowych, to po prostu idealnie to tak wpasowało się w to. No i co tu dużo mówić. Nasze autobusy, autokary dojeżdżają i to naprawdę jest ich dużo. Dużo turystów tutaj dzięki temu przyjeżdża. Trochę jeszcze monumentów tutaj postawimy i będą tutaj naprawdę niezłe turystyczne kokosze. Co tu dużo mówić, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, w którym tutaj naprawdę dużo rzeczy sobie zrobiliśmy w tejże części miasta, wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to będzie się dalej toczyć, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!